Witam was serdecznie. Ulala, zaczynamy dzisiaj DLC do Atomic Heart. Annihilation Instinct. Chyba tak to się wymawia. Nie wiem, co mnie czeka, ale jak to będzie jak podstawowa gra, mi się wydaje, że nie będzie aż tak źle. Źle, dokładnie. Dobrze, nowa gra i zaczynamy. Chcesz rozpocząć Instinct przed ukończeniem kampanii głównej? Dodatek zdradza ważne elementy fabuły. Szczerze mówiąc, ja już ogram podstawową wersję, więc tak. I my wybieramy... ale ta myszka pad idzie trochę... ciężko. Na średnim, po prostu na normalnym. na normalnym poziomie trudności. I jedziemy. Wielki błąd, powinieneś się udać do Czałomieja. Jak tego chcecie, to sami tam idźcie. Co to ma być za samosąd? To jest moje... Przeprowadziłam cię do naszego ciepłego gniazdka, kochanie. Cały kompleks należy do nas. Możesz ze mną zrobić, co chcesz. To burza namiętności, mój ukochany. Uwielbiam to, kotku. To będzie filmik dla dorosłych? Masz naszą miłość. Nasz przytulny światek, w którym możemy żyć razem już na zawsze. Tylko we dwoje. Uwielbiam cię, kochanie. Szaleję z podniecenia. Ulala. O co tutaj chodzi? Co tu się do diabła dzieje? Robisz mi jajecznicę z mózgu? Nie martw się, kochany, już po wszystkim. Operacja się powiodła. Doszłam do końca. Czy dalej zabijasz ludzi, Dewiantko? Ty... Kochany, kompleks Mendelejew jako pierwszy został dotknięty awarią kolektywu. Nikt nie przeżył. Nie licząc tej starej baby, która próbuje mnie... ujarzmić. Okej, już dawno nie grałam. Nie mamy broni, nie mamy nic. Nic nie mamy. Dobra. Ludóweczka. Jak stąd wyjść? Już jest pierwszy problem. Mapa świata niedostępna. Tu. Co tu za zamieszanie? Nora! Wyłącz to cholerne coś! Nie mogę, kochanie. To część mojego protokołu obrony. Aktywuje się automatycznie. Przegoń ty, wiedźma. A protokół sam się wyłączy. Mamy tu prawdziwą burzę! To burza namiętności, mój ukochany. Burza namiętności. Wątpię, że uda mi się przegonić to babsko. Nie możesz czegoś zrobić? Ależ nuda. W porządku, pomogę.
O. Dlaczego nie mogłeś się zachowywać normalnie od początku? Jesteśmy drużyną, mój drogi. Okazuje się, że pomaganie ci jest cudowne. Miałem kiedyś taką drużynę. Musimy się tam jakoś dostać do góry. Stąd my przyszliśmy. Idzie na dół. Co ty mi zrobiłaś, wariatko? Teraz należymy do siebie. Synchronizowałam twój moduł Wschód z moimi falami. Podziękowałbym ci, gdybyś go wyjęła, ale ty też jesteś manipulatorką. Skwary. Mam już dość. I znowu do góry. Naszego ciepłego gniazdka, kochanie. Cały kompleks należy do nas. Nikt tu nigdy nie wejdzie. Nasza radość będzie wieczna. Aha, oczywiście. A co z tą wiedźmą? Babcią Ziną? Och, tak! Wyjaśnij jej, że marnuje tylko czas. Złotko, niech nas zostawi, żebyśmy mogli być szczęśliwą rodziną. Ale ostrożnie, jej marionetki mogą być wrogie. Marionetki? Mamy tutaj coś? Dobra, nieważne. Porozmawiam z nią później. Ty się stąd nie ruszaj. Jak ci się udało mnie zdobyć? Nie ma rękawicy, nie ma ochrony, pamiętasz? Wszystko zrobiłeś dobrze, kochanie. Aha, bardzo mi miło. Nawet nie wiem, która z was jest gorsza. Co masz na myśli, mój drogi? O! Jeśli mam wybierać, to wolę to, czego jeszcze nie próbowałem, kochanie. Zaś do góry. Zaś do góry. Jakim cudem ja tu w ogóle utknąłem? To nasz dom. Obronimy go razem. Dom? Chyba więzienie. Nie złość się. Pozwolę ci wejść na spacer, mój szczeniaczku. A dokąd mogę sobie pospacerować? O, na górze jest tyle przepięknych miejsc. Ale musisz wrócić, gdy tylko porozmawiasz z tą wiedźmą. I tak po prostu mnie wypuścisz? A co, jeśli nie wrócę? Przecież to niemożliwe. Całkowicie ci ufam, najukochańszy. Ufa mi. No dobrze. Co zrobiła babcia Zina, że cię tak rozzłościła? Chcę przejąć władzę nad moimi umiejętnościami, jak ten sukinsyn Pietrow. Ale mój obrońca odciął mu głowę.
Nie dotknąłem go. Mówiłem ci, sam to sobie zrobił. Ależ oczywiście, skarbie. Hmm. Tak właśnie było. Jak już mówiłam, ufam ci. Kurde. Musimy się teraz tam na dół dostać. A, to chyba możemy tutaj przejść, tak? To się otworzyło. Tak sobie myślę. W jaki sposób Filatowa przyczepiła mu głowę? Co zrobiła? Mój naiwny Siergieju. Ukochany. Ta zdzira Filatowa po prostu wyciągnęła czujnik śledzący z mózgu tego ścierwa. Na dół. Pietrow podłożył go w zwłokach. To oczywiste. Przestań się śmiać. Oczywiste. Pietrow to sukinsyn i to jest oczywiste. Skończ, muszę pomyśleć. Ależ z ciebie naburmuszony kotek. W porządku, pomyśl sobie. I zaś na dół. Na stoliku przy wyjściu znajdziesz neuropolimerowy moduł wyrzucający. Aktywuj go, kiedy napotkasz jakieś trudności, a przyjdę z pomocą. Wygląda jak czekolada. Śliczne, prawda? To mój prezencik dla ciebie. Pamiętaj tylko, że to przedmiot jednorazowy. Użyj go tylko w ostateczności. Ostateczności, okej. Mamy broń. Może się przydać, ależ miejscówka. Kibeleczek. A że spadnę zaraz, w mnie ktoś atakuje. Spadnę i mnie ktoś atakuje. Siemka. O kurde. Okej. Jak jest tutaj? Czas dodge. Aha, kurwa. Dobra. Gotcha. Dobra. Czy wy nie atakujecie? Babcia Zdina! Udław się, zdrajco! Skończ wrzeszczeć! Wyciągnij mnie stąd, a pogadamy jak ludzie! Jesteś dezerterem, a nie człowiekiem! Widzisz, coś zrobił? Żołnierze! Brać go! O kurde!
Ej, babciu, czyś ty ocipiała? Uspokój się! Moduł wyrzucający. Używaj najlepiej moduły wrzucające w sytuacje zagrażające życia, gdy otacza cię mnóstwo wrogów. Moduł poradzi sobie z nimi. Skwary, ależ ich tu wy... Co z tymi neuroczekoladkami? O kurde. Ale pierdzielnięcie. Nie pogardzę też porządną bronią. Na pewno gdzieś znajdziesz jedno i drugie, ukochany. W międzyczasie użyj wiru pulsacyjnego. Mój własny wir? Gdzie go dostanę? Już go masz. Ulepszyłam twój moduł Boshort. Nie pamiętasz, złotko? Naciśnij przycisk zasilania komputera i uderz wrogów neuroimpulsem. Niedługo to wypróbuję. Dokąd teraz? Do grobu, ty szczurze. Uspokój się, nie jesteś w moim scenariuszu, nie rozumiesz? Odleciała. Mamy mewę. O kurde. Dobrze. Nora, gdzie jest wyjście? Nie ma tu sygnału, przecież oczywiste. Babciu, dobra, dam sobie radę. Typ, typ, typ. Gdzie idziemy? Wyjście z bagien musimy znaleźć. Towarzyszu majorze, zabezpieczcie obszar lądowania. Wejście jest zabronione, dopóki są tu obecne siły wroga. Tak jest, już się robi. O kurde. O kurde, chłopie złote. Nie, oj, no, ja nie mogę wyjść. Nie mogę wyjść. Ale już mogę w końcu skakać. Wow. O kurde. Ulala. Mnie już prawie nie ma. Znajdziecie mnie w sterowni, na najwyższym piętrze laboratorium. Okej. Okay. Powiem wam już teraz, nie ma możliwości odlotu czy ucieczki z zakładu. Ale jak to? Kompleksem Mendelejew zarządza Nora. Uszkodzona sztuczna inteligencja. Zauważyłem. Czego chcesz? Nie, to wszystko nie tak. Czego chcesz? Wynoś się stąd! Chodźcie, proszę. Widzę, że uszkodziliście rękawice. No, tak. Jest uszkodzona. Na czym to ja... A tak, kompleks Mendelejew znajduje się pod elektromagnetyczną kopułą Nory. Kolektyw nas nie widzi, więc jesteśmy odizolowani. Zero komunikacji i transportu. A babcia? Nie ma problemu z lataniem i wyklinaniem mnie. Zinaida jest wyposażona we wspaniałą technologię. Podejście. Tutaj. Wypowiedziała otwartą wojnę Seczenowowi. I obawiam się, że to dla nas problem. Ech.
Rozsiądźcie się proszę wygodnie w krześle. I połóżcie proszę tu lewą rękę, a ja w tym czasie wymienię manipulator polimerowy. No to siadamy. Diabła. Bez obaw, Majerze, wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. Jaka piosenka? Mam nadzieję, że tutaj nie będzie ten... że nie będzie praw autorskich. Babcia, ona chce Nory, Siergiej. Czy wiesz, że Nora jest właściwie autonomicznym zakładem produkcji broni? I dlatego Zinaida chce nad nią zapanować. A kukły? To też jej sprawka. Tak, Siergiej. Pułkownik Murawiowa przejęła centrum sterowania Mendelejewa i steruje, jak to określiliście, kukłami. Czyli kompleks blokują dwie psychopatki, tak? W punkt. W punkt. O kurde. Najpierw Nora rozstawiła kopułę magnetyczną, następnie Zinaida przejęła kontrolę nad robotami na powierzchni i próbowała zniszczyć Ezji. Okej. I co dalej? Masz już coś? Ile czasu mnie nie było? Czy kolektyw już działa? 3 dni. Ale dzięki wam, Siergieju. Kolektyw 2.0 miał premierę na czas i rośnie z każdą godziną, akceptując setki tysięcy ludzi na całym świecie. Dlaczego nie przechwyciliście babci Ziny, kiedy tylko oszalała? A wcale nie oszalała. Jest pułkownikiem kontrwywiadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i nadzoruje tajne rządowe centrum komunikacyjne kompleksu. Po prostu dołączyła do wrogów kolektywu. Spokojnie, to tylko czekoladka. To tym gorzej. Dlaczego jeszcze nie siedzi w kiciu? No, dlaczego tam jeszcze nie siedzi? Centrum lotnicze pułkownik Murawiowej, Siergieju. Jej chatka to super nowoczesna militarna technologia szpiegowska. Ona jest ekspertką kamuflażu. Więc nie da się śledzić jej domu nawet z mojego laboratorium. Dlatego nie spodziewałem się, że się tu pojawi. No, sprawdziłem ustawienia i tam niby mam wyłączone, ale zobaczymy później. Jak się tu znaleźliście? Dlaczego nie wylecimy stąd w waszym laboratorium? Dowiedziałem się o awarii Nory, więc od razu tu wyruszyłem. To ona jest moim wynalazkiem. Jestem za nią odpowiedzialny. Ale nie zdążyłem ponownie uruchomić algorytmów kontrolnych, a błąd autoanalizy wszystko pogorszył. A teraz Nora nie pozwala mi naprawić popełnionych błędów. Uważa moje próby za przemoc wobec niej jako kobiety. Ale profesorze, laboratorium wydaje się nieuszkodzone. Zgadza się. Zgadza się. Nora nie może go zaatakować. Za to świetnie wykorzystuje swoje zakłócacze elektromagnetyczne, by wyłączyć silniki. Laboratorium dosłownie utknęło w polu magnetycznym jak bagnie. A jakby tego było mało, to Nora zablokowała mój zdalny dostęp do jej interfejsu. A jestem ciekawy. Tak, teraz muzyka jest też wyciszona. A co z kukłami? To jakieś marionetki? To świry. Specjalna seria modelu 5W1R. Sonel bezpieczeństwa i konserwacji kompleksu. Kompleksu Mendeleja.
To eksperymentalne prototypy były podstawą... podstawą do stworzenia nowego, tajnego rodzaju neuropolimerowego robota ochronnego. Szlak. Wszyscy oszaleli. Po co jej ochroniarze z kamuflażem? Musi coś ochronić, Sergeju. Mendelejew to miejsce narodzin Nory. W głębi kompleksu jest jej mózg. Czy też serce, jeśli tak wolicie. Co więcej, opracowuje się tam najnowsze prototypy robotu. Są stworzone z niestałych polimerów. Okej. Okej, czyli moja rękawica działa. Co teraz? Od czego zaczynamy? Od przyjrzenia się robotom Coral, które zawierają algorytmy referencyjne Nory. W porządku, wyciągnijcie teraz rękę. Plecione manipulatory neuronowe? To mi przypomina... nie pamiętam. Całkiem niezła robota, prawdę mówiąc. Tak jakby... Nie zapominajcie, Sergeju. Jestem naukowcem, ja nie posiadam modułów bojowych. Ale wasza rękawica ma standardowe wyposażenie, w tym skaner, telekinezę i sferę polimerową. Posiada również moduł komunikacji, więc mogę was prowadzić. Macie też możliwość ulepszenia sprzętu u Nory. O ile was nie odrzuci. Na pewno tego nie zrobi. Gdzie szukać tych robotów? W mojej gruszy znajdziecie informacje o wyglądzie i możliwościach Korali. Ale musicie ich poszukać. W kompleksie. Zacząłbym na bagnach. Przez moją drogę ucieczki przerósł się Buraw. Nie ma możliwości powrotu do Mendelejewa. Niedaleko stąd jest brama wejściowa. Nora jest zamknięta, ale wiem, gdzie zdobyć kod dostępu. Ja posłałem po niego ostatniego Korala, ale musiałem go całkowicie wyłączyć, żeby Zinaida nie mogła śledzić jego magnetonu. Czyli ja przyprowadzam wam Korala, a wy dajecie mi kod dostępu do Mendelejewa? W punkt. Już się za to biorę. Okej. Nowe umiejętności. Dostępne są nowe umiejętności. W najbliższym automacie renowacyjnym Nora może dokonać ulepszeń swoich umiejętności oraz broni. Ekwipunek, mam tylko ciebie. I... to jest R1. Tutaj nie mogę bić. Dobrze. Wiecie co? To na tym zakończę pierwszy odcinek do Atomic Heart DLC. W następnym śmigam oczywiście dalej. To trzymajcie się i do zobaczenia.